Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa blisterki z kolekcji Panini Euro 2020 i rozegramy pojedynek limitek. Trzy saszetki w każdym takim produkcie, jedna limitka. Miejmy tylko nadzieję, że będą to inne kraje, żeby można było zrobić fajny pojedynek. Tutaj mamy Ramosa, czyli Hiszpania kontra kto? Zaraz będziemy wiedzieć. Saszetki złączymy wtedy, jeśli będzie inna limitka aniżeli z Hiszpanii. Mamy Modricza, czyli Chorwacja. Hiszpania kontra Chorwacja. Wszystkie saszetki, tak jak mówiłem wcześniej, złączymy. No i lecimy. Wszystko za jeden punkcik. Mamy Szczęsnego, czyli Polska. Włochy, mistrzowie Europy. Rosja, Szwajcaria. Tutaj mamy Szwecję, Niemcy, Francja i Anglia. A więc trzy specjalne, pięć kart bazowych. Nie ma na razie ani Hiszpanii, ani Chorwacji. Jest Francja ponownie, Finlandia, Walia, Belgia. Tutaj mamy Walię na karcie Magic Moment. I trzy specjalne. Walia, Gareth Bale, Liechtensteiner, Szwajcaria i Blind Holandia. Trzecia saszetka, więc jesteśmy w połowie i jest bramka dla Hiszpanów. Saul. Tutaj mamy Anglię, Pickford, ale odpowiedź Chorwatów, Kramaric, 1-1 i natychmiast Hiszpania znowu wychodzi na prowadzenie, Jordi Alba, 2-1. Tutaj mamy Izrael, Bośnia i Hercegowina, logo Euro i Ukraina. Mamy Danię, Czechy, Austria, Chorwacja, odpowiedź Perisic, 2-2. Następnie Walia, Williams, Belgia, Hazard, Anglia i Turcja. Robi się coraz ciekawiej, mamy remis 2-2. I Hiszpania ponownie, Rodrigo Moreno, 3-2. Anglia, Włochy, Finlandia, ponownie Finlandia i specjalne Niemcy, Neuer, playoff team Irlandia i Irlandia Północna. Została ostatnia saszetka. Czy coś jeszcze się zmieni? Mamy Francję, Finlandia, Anglia, Portugalia, Dania, Szynę, Rosja, Portugalia i Szwajcaria, a więc już się wynik nie zmienił. Hiszpania wygrywa z Chorwacją 3-2. A więc, moi kochani, rarki nie było, ale myślę, że fajne karty powpadały. Napiszcie, co myślicie odnośnie tych dwóch blisterków i kart, które mi wpadły, a ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!